Święte Graale powstają w iluzji wtedy, kiedy gdzieś ktoś w opowiadaniu tego efektu, bo zazwyczaj nie są sfilmowane, pominie jakiś istotny fakt, ale to znaczy, że performer zrobił dobrą robotę, że właśnie ten najważniejszy fakt umknął widzowi, bo to na tym polega właśnie prezentacja iluzji. Są jakieś tam legendarne efekty, ale powiem Ci szczerze, że jak myślę o takich efektach nawet, które gdzieś tam opisane są w pismach Seneki przez magika De Diego z 3000 lat przed naszą erą, czyli na przykład dekapitacja, że obcinał tam gęsi głowę i ją potem przyczepiał z powrotem, to współcześnie też było to robione i jakby totalnie rozumiem, jak zrobił to z gęsią, to ten faraon powiedział, że chciałby, żeby zrobił to z krową. I on odmówił robienia tego z krową, bo bał się, że następny będzie człowiek. Ale ja na przykład wiem, że z krową jest to niemożliwe. Zgadzam się, jest możliwe. I wiesz, i jakby to też jest ten, jakby dużo tego typu rzeczy. Są rzeczy owiane mitami, ale tak naprawdę dla topowych iluzjonistów wszystko jest możliwe. Oczywiście, wiesz, no te rzeczy, które robi Blaine, tak jak wstrzymywanie oddechu na 17 minut, czy wiesz, przetrwanie gdzieś tam bez jedzenia w klatce przez 30 dni, czy 3 dni zakopane pod ziemią, no to są rzeczy, które wymagają niesamowitych przygotowań i z iluzją mają tyle wspólnego. No właśnie, czy to jest iluzja? Co, no nie, nie no do końca, nie wszystko, no powiedzmy 99%, nie? Iluzją jest tylko to, że na przykład, że ten 1% iluzji to jest to, że ludzie zakładają, że nie da się tego zrobić, a tak naprawdę naukowcy wiedzą, że się da, no nie? To jest tak jak z Timem Ferrisem, który gdzieś tam, wiesz, się odwodnił, żeby z tą wagę, słynny tak. Case w tym boksie chińskim i jakby to jest ta odrobina iluzji, że gdzieś tam targetuje założenia, że się nie da. Albo o, na przykład ze wstrzymaniem oddechu pod wodą. Jest powszechnie, mówi się, że po 4 minutach jak nie oddychasz, to twój mózg umiera, no nie? Więc powszechnie ludzie myślą, że jakbyś zaczyna umierać. Więc powszechnie ludzie myślą, że jakbyś był powyżej 4 minut pod wodą, no to umrzesz, no nie? Bo twój mózg zaczyna umierać. A to jest błąd w założeniu. Bo to jest, bo pomijany jest fakt, że osoba, która jest pod wodą, po prostu ma nabrany tlen w płucach i jeszcze może nim dysponować. Ale to jest takie założenie powszechne, które powoduje, że ktoś wstrzymując oddech powyżej 4-5 minut jest po prostu wow, nie? A okazuje się, że można zrobić na 17, nie?